Ja normalnie pierwsze pomarańcze pojechały, pierwsze wieszaki by się przydały, normalnie wieszaki, powiem wam, ale na razie nie ma co, na razie dobra, tutaj zobaczcie, bierzcie książki kucharskie, na razie rok z Ewą Chodakowską, możecie się śmiać albo nie śmiać, ale to normalnie 40 zł kosztuje, taki dziennik, twój dziennik fitness, można normalnie sobie uzupełniać, zwłaszcza, że trafi się dziennik niewypełniony czysty, prawda? Także dziennik bierzemy, to jest na wartość. Joga, asztanga. Normalnie smoki tam szaleją. Smoki tam szaleją normalnie. To tam się przedstawia, patrzcie. Joga, asztanga, 28 zł. Taką jogę znacie, asztangę? No normalnie, mówię wam, że poznacie. Jak to znajdziecie. Normalnie, księżycową noc, William Morton, 23 zł. Książka kucharska. Też bieli na brzegu rzeki. Otwieraj, ale ty wolony w ciebie. Gramy normalnie. Patrzcie, joga. Na brzegu. Paulo Coelho to bierzemy na pewno. Paulo Coelho. Znam tego autora. To jest trochę uszkodzone, czy nie? Jest wszystko, patrzcie. No. Nie, dobre. Książki kucharskie są jest zapotrzebowane na nie torty, ciasta, kuchnia polska, regionalna, następna kuchnia polska, Podlasie, Lubelszczyzna, złota kolekcja, Zakonny Krzyż, Anna Kortianda, 24 zł. No bieli w sumie wszystko, bieli i nasi. Co tu się dzieje, patrz, stałem na skrzynia. Lecimy dalej. Pełno tego mamy normalnie, pełno tego wszystkiego jest. Tu następny kaszok, jesteśmy w następnym kaszoku sobie. W następnym kaszoku tutaj rządzimy. Złożymy tą kuchenkę. A tutaj patrzcie, czapeczki dobre, fajne czapki z ubrań. Śmietnikowy Andrzej, normalnie ty, dobry. Dobry. Biadzini, ty. Biadzini. Znacie te żakiety Biadzini? Muszę sprawdzić. Jak w studiu dżejskim. Muszę sprawdzić. Żakiety Biadzini. Co tu jeszcze jest? Nie chcę ubrudzić, kurczę. O, fajna bluzeczka. Fajna bluza. Tutaj co? O, jakaś sukienka. O, spodenki. Suknia taka fajna. Elfixa 44. Tylko to druga strona oczywiście, ta jest piękna, patrzcie, nowa. Nowe sukienki Elfixa. Także spoko, tych ubrań jak zwykle trochę jest. Ubrań trochę jest jak zwykle. O, wiatry już wieją. A tutaj patrzcie, znowu popsuły się lodówki w sklepie. Popsuły się lodówki, już trochę lodów naznosiliśmy do domu, a tu jeszcze przyszedłem po jeszcze reklamówkę, patrzcie lodu, kinderki tylko trochę roztopione, ale my to naprawimy, ja to naprawię, zamrożę z powrotem i będą znowu zapy, będą znowu ice, wszystkie te lody, także cała torba lodu, patrzcie, cała torba normalnego lodu, bieli to, znowu popsuły się zamrażarki w sklepie. Zamrażarki w sklepie się popsuły i jest cała torba lodów normalnie. Cała torba lodów ubrane. Lecimy dalej normalnie. Lecimy. Gdzie? Tam lecimy już na Hasiu, to dawajcie tam. Dawajcie. Patrzcie, kolejne lody wyskakują. Kolejne lody, no i dokładnie. Tylko żeby się nie podeptały. Wychodzą lodziki jak ta lala. Trzeba sprawdzić. Któreś przeczekają, tylko nie wiem, które, prawda? Nie przewidzę, które ma? To są najlepsze. Ale któreś już przeczekają. To są te. Nie. Te nie. Bo to są... One przeczekają, któreś przeczekają, kurczę. Te nie? Które to przeczekają? O, to te przeczekają. Te przeczekają. Dlaczego one przeczekają? Te przeciekną, to nie. 2026. Sprawdź, dobra, bierzemy. Dwa lata jeszcze ważne. A, to uwielbiam. To trzeba sprawdzić, czy przeciekają. Patrzcie, do tego jest. Kartonik normalnie. Pakujemy.
To wszystko w kartoniki, normalnie te przepyszności. Na pewno nie przepyszne, no nie. To nie przepyszne. Biri. O ile leci. On nie przecieka, tylko ugotowany jest ty. Lodowa kraina Hasiokowa. Ten przecieka, ten jest wodą. Dobra, bieri. Bo lubię te lody. Ale sprawdź wszystkie, czy... ale nie, te małe to nie. Dobra, nie, bo mi... miejsca nie będę. Patrz ile lodu znalazł. Ale ja daj... nie, bo rozwalić, nie rzucaj ty. Bo... Jezu, bo pęka teraz. Ja, jazda. Normalnie kraina lodu. Gdzie są te lody? Ty, trzeba te lody zebrać wszystkie. Patrz. Pa, jeszcze, ale nie rzucaj ten, dawaj te lody, ja to bieri. Ale nie, tego już nie, kurwa, co? Już starczy. Ha? Twarde jeszcze, ale jazda. Patrz, to jest normalnie. Zaraz sobie zjemy normalnie te lodziksy. Patrz, lodziksy. Patrz, lodziksy. Trzeba to jakoś trochę tegesować. To są świeże jeszcze. Dopiero widzę to. Patrzcie. Patrzcie ile tego jest. Patrzcie je lody. Patrzcie, świeże, twarde jeszcze lody. Patrzcie, cała. Bateria? Pięknie, bateria wyskoczyła. Co dalej jest tego szoka? Od tego też będziesz. Dawajcie. Uuu. Ładnie. Ładnie, ziomeczku. O, to jest moja załoga. Jedna z lepszych. Ekip we Wrocławiu powróciła na rejony. Trzeba te lody szybko przetransportować do zamrażarki. Kurczę, nie mamy transportu, trzeba to. No i widzicie? Patrz sobie te dwie. Patrzcie normalnie. O, całe depozy. Bieli te lody, co tam jest tu przesadne? Patrzcie dwie. Kaktusy. Wiecie kaktusy? Mam nawet kaktusy dla was. Kaktusy. Patrzcie, to wyskakuje. Wyskakuje z nieba jakiś gorsza. Naprawdę, patrzcie. Nie kończące się kraina. Nie kończące się. Transportujemy to. Patrzcie ile wyrzucili na hasiach lodu. Dlaczego oni zepsuły się z nią zamrażarki? Alarm. Czy baza? No wiem, ale to jedzcie to normalnie, jedzcie te lody. A nie, że... bo to już wiemy, że są normalne. Wiemy, patrzcie ile lodów normalnie. Lody. Co chce loda? Normalnie od lody. Patrzcie, jaki jest ten gdzie. Ja nie będę wyciągał. Nie będę wyciągał. Magnumy. Orio. Patrzcie, to tylko, to nawet w Stanach tego nie ma, tak mi znaleźli. Dawajcie, bierzcie tą drugą to, reklamówkę. Co jeszcze jest drugiej? Nie, to nie ma. A ta druga torba? Ta druga torba, jeszcze torby są tam. Następne. Dawajcie, tą torbę, czy one są dobre, mogą być dobre. Patrzcie ile tego jest. Tylko w Polsce takie znaleziska na śmietnicach. Mega, patrzcie, tu następny worek. Taki sam worek jak tam, tych lodów. Patrzcie ile tego jest. Następne lody! Wybieraj te rożki, ty. Ale to trzeba te rożki wyciągnąć. Ty jak to transportować? Podnieś tu autem na chwilę. Weź na chwilę podnieś autem, bo to nie damy rady do góry, to jest. No, to będziemy szybciej. Ale jeszcze ktoś ciężkie? Karton taki fajnie weźmiemy, tam żeby nie ubrudzić ładnie. Ja to spakuję, i normalnie, bo to nie ma idei. Tu tylko i tam tylko tą zamrażarkę nie szykuję. Weź tu przejrzeć jakie są, bo nie patrzyłem. No tu sobie są rożki widzę. Zaraz to będziemy przyglądać, ale... No bój, ja widzę. Ja wiem, widziałem. Patrzcie, chłopaki normalnie tutaj pałaszują rodziki elegancko. Także, ty, bo to się zaraz rozpuści, że będzie po prostu, że będzie almond centralnie z tego, że taki almond się zrobi. Patrzcie, jakie almondy. Rożki tu wyskoczyły. Bieli te lody. Bieli, patrzcie, crunchery. Ty, to trzeba wszystko zabezpieczyć. Ty, dawajcie, zabezpieczyć. Całe dobre? No. Ale tego z tego rogu mi nie dawajcie tutaj. Nie są z tego rogu? Ty, dawaj wariat pod te auto, bo tu się rozpuszczą, zaraz będzie kogoś z tego. Nie, już tych nie, te nie. Ale weź to, bo będzie czapa tutaj. Patrzcie ile tego jest normalnie, baterie. Radar, alert. Potrzebujemy pomocy, bo tu jeszcze te lody są do ocalenia. Dawajcie. No tak, dawaj, bo się... Bo one są jeszcze do ogarnięcia.
ty. Już ten dupa się z tego zrobiła. No ale niektóre rożki są... No te rożki może nie, ale te tak, nie. Ale to trzeba było. Dobra. Bieli wszystkie lody. Musimy sobie spakować w kartony. On poszedł już? No poszedł. Dobrze, poszedł po transport. Ja będziemy transportować lody. Lody. Komu lody normalnie? Ja sam sobie spróbuję zaraz tego rodzika, ale tego tam nie ma. Te są w dobrym stanie. Te są w świetnym stanie. Jak nowe praktycznie. Jak nowe ze sklepu. Jak nowe ze sklepu. Patrzcie ile lodów. Setki lodów normalnie. Setki lodów. Po raz kolejny. Ale jaka bezstrzymanie. Patrzcie ile tego jest. Tam jakieś kartony. Musimy tak zabezpieczyć. Tak, a takie małe to co najwyżej. Na dwa. Nie ma? O kurde. Kaktusy. Ja już się nie mogę doczekać po prostu. Patrzcie jakie znalezisko. Ile chcecie tych lodów? Ile chcecie lodów? Normalnie to ja. Ice cream man. Ice cream man czy ice cream man? Ice cream man? Polish? No Polish znalezisko? Polish znalezisko ice cream man. Polish znalezisko, tu lecą już większe. Dziękuję. O Jezu, to są większe kartony. A to chcę mi pokazać ile tego giga fizycznie jest. Patrzcie, cała torba, że to zrobię. Odpakowywać te lody czy nie dalej? Patrzcie ile koralów. Lecimy z tym tematem. Pakujemy to. Nie, bo to będzie... Można zobaczyć. To jest ciekawa sprawa. To jest ciekawa sprawa, patrzcie. Oreo, jak nowy Oreo. Oreo. To normalnie się nadaje do... Patrzcie ile to Oreo. Oreo się normalnie wyklepie. Wszystko jest jak nowe, prawda? Patrzcie, twardziutkie, pa. Patrzcie jakie twarde, patrzcie. Patrzcie jakie rodziki. Widzicie? Dopiero ktoś wyrzuci. Termin ważności. Lodówki się zepsuły, także termin, na termin nie patrzymy. Do przodu. Jak? Gdzie jest termin? Jest, dobre, lody się nie... Patrzcie ile ten temat tu jest. Lecimy z tym tematem. To jabasz, lodziarz. Będziemy jedli lody całe lato normalnie. Ale jabłka bez ślima. 25.08. Elegancko, ile tych lodów. Śmietnikowe znaleziska. Normalnie, śmietnikowe. Kurczę, ile tych lodów tu jest, patrzcie, normalnie masakra. To mogę wam dalej pokazywać i dalej. Magnumy, almondy najlepsze, ja sobie magnumka zaraz schrupię. Czy chcecie grandy, czekoladę, 25, wszystko w terminku, elegancko. No i pięknie normalnie, piękne. Niech zainwestują w lepsze zamrażarki dosłownie, bo to się zdarza za często. To się normalnie, ludziska zdarza za często i normalnie teraz lecimy z tematem. Co, chce się grubiej, żebyśmy polecieli? To możemy zaraz polecieć na grubo i zaraz, nie wiem, może tu jeszcze pik. Jedzie normalnie transport! Wow, lody! Podjechał transport normalnie lodowy. Lodziarze teraz zawijają tematy, tak, tam tego jeszcze sporo jest. Płaszczy do tego, płaszczy. Morze, hasiokowe znalezisko. Elegancko. Tyle lodów na hasiokach. Pakujemy te lody. Panowie, lecimy z tematem. Tutaj też cały worek tych lodów. Już nie będę tego wyciągał, ale patrzcie. Cały tych sorbetów. Lodów, magnumy. Almondy, grandy. Masakra, ile tego jest. Lecimy z tym tematem. Mordzia, nie! Co? Do tego dawaj. Tu? No. Ma się rozpuści, to mu, żeby mu nie za... Bo to się, a nie, bo to w sumie jest zabezpieczone, ale dobra, lepiej może tu, nie? Jak myślisz? Ja już to pakuję. Bo to zjawisko trzeba im pokazać. To zjawisko śmietnikowe trzeba im pokazać. Zobacz, taki hasiok elegancki. Piękne hasioczki. Może jeszcze pizza będzie.
No chcę pizzę, patrzcie, wszędzie lody na tych hasiokach, tu nie idziesz do, nie idziesz do lodziarni, tylko idziesz na hasiok i wyciągasz lody normalnie, wyciągasz lody z hasioka. No elegancko, świeże lodziki prosto z hasioczka, także lecą, lecą z lodziarni do was, prawdziwi moi ludziska. Szybka akcja normalnie, zabijamy lody. Zawiam te lody, transport już jedzie. Transport już jedzie, patrzcie, lody z powrotem są. Zobaczcie. Ja to załatwię. Trzeba wszystko też dobezpieczać normalnie. Trzeba dobezpieczać. Tak, żeby to. Dobra, i teraz dalej. Tutaj to jest tak. Trzeba tutaj. Do lodówki czy zamrażarki, kurka, bo pakujemy te lodówki. Nie wiem, 200 się zamrażarki. I bateria jeszcze normalnie. Masz taką wielką zamrażarkę? No coś tam się wymyślimy. I dużo tego nie ma chyba, tylko to, nie, no jest dużo. Kurczę. A w zamrażarku jest pełna lodu, z tamtego zrzutu. Już taki jeden zrzut zrobiliśmy w zamrażarce, ale to następny, ja już teraz nie wiem. Nie. Nie wiem co z tym zrobić. Chyba zjem te kaktusy, będę jak kaktus za kaktusem. A gdzie ten karton? A gdzie ten karton? Tam jest. Ale czego dałeś tam? Tam jest. Nie, to do kartonu damy tam jeszcze. Dobra, no. To jest mam plan. Nie, żeby w ogóle, żeby mu nie ubrudzić, a wiesz, aucie nic, nie? No właśnie. W karton teraz. Tak. No. Tutaj, żeby nic nie... Pełno, co złego, to nie my normalnie, co złego, to nie my, a nie usterka. Dobra, te sobie już oszczędzimy, bo to chuj tam. Dobra, lecimy z tym tematem, lecimy. Tylko lody koktajlowe wam polecam, normalnie. A, to jest normalnie mega. Jak ktoś ma coś wyrzucić, można by było, nie wiem co, ale... Chodzić od razu po osiedlu i rozdawać. One takie pyszne lody normalnie. Ale będziemy normalnie lody robili. Dobre te lodziki, prawda ludzie? Zjemy sobie razem. Jakie wy lubicie lody najbardziej? Magnumy, Grandy, Almondy, czy Milky Way, Oreo? Dobre lodziki, dzisiaj normalnie na lodowo, ale będzie zdrowie, widzicie? Kasiowki dają takie zdrowie, że masakra. To się toczy na mnie. Ojejku, jeszcze to... Tą baterię... Właśnie, jeszcze są te... Dobra, zabieramy to i lecimy dalej. No, tu jeszcze po prostu tam ukryta czapka, ta co kolega znalazł tutaj. To, że chciałem wam zaprezentować. Jakiś ten... Zakład produkt wideohandlowy Kalisz. Czapki skórzane, fajna taka jokerka, wam powiem. Stan idealny. Zakładam. W Stanach Nowych stan idealny. Super znalezisko. Lecimy dalej. Weź sobie przymiot ty. O, tutaj taka miejscowa i takie depozyty jakiś z PRL-u. Drobny garnek ofne. Ale w fajnym stanie. Aluminium ten w kolekcjonerskim jeszcze stanie. Jest malatura, tego weźmiemy go. Weźmiemy również łych weźmiemy. Świetnie, ma coś? Gachka. O, garnki są patelne, widzę. Co? Może to wysypiemy. Może to komisyjne i tego będzie to więcej. No to garnuszek. Co jeszcze? Ale to jest z PRL-u chyba, nie pa? No. Dobrze mówię? To jest do tych... ten. Ale czy z PRL-u? Ziemniaków chyba no są. Tak. Dobra, w dobrym stanie. Także to łyżka taka piękna. Aluminium? No chyba tam. To myślisz aluminium? To jest aluminium. Aaa, to tego chyba jest. Fajnie. Od garnuszka takie. Jakieś takie łoże. A do czego to służy? Tu jakiś do frytek starych. Ale to do tego właśnie. Cały zestaw. Cały zestaw. Nic, nie? Dalej.
Dobra, bieli sobie to i lecimy dalej. Bloki osiedla, osiedla bloki. Lecimy z tymi poszukiwaniami. I runda nocna, runda nocna. Witam, witam, co my tu mamy? Może coś być ciekawego? No, ale tu już jest normalnie. Tutaj już widziałem, że jest. Co za plecaczek? Jest plecaczek normalnie. Jaki to plecaczek Merlina? Plecaczek Merlina. Ale nie, to chciałem wam pokazać, tylko to. Jakieś niby szklaneczki. Takie. O. Fajne kubki. Z motylkami, także ten kubek bieli. Ten kubek bieli. Tutaj cała taka. W środku coś jest. Świeczki. Świeczki normalnie. Kupki na świeczki. Ten bieli, ten bieli. Ten ze świeczką. Te dwa są. Stan idealny, igła. Także bierzemy. Co jeszcze? Stąd to ja bym proponował na pewno te. Co to? Budweiser, tak? Tak, Budweiser. Kufle Budweisera. Co bieli? Kufle Budweisera. Kufle Budweisera. Jeszcze dwa. Także kufle. To na razie śmietnikowy artysta by wyselekcjonował. A co tu jeszcze jest? Jakieś takie kubeczki, co nie? Takie? Chcecie takie? Chcecie taki kubeczek na świeczkę chyba? Bieli. Bieli, bieli, bieli. Oczywiście, bieli. Oczywiście. To co to jest? Właśnie. Mydelniczka. Mydli, mydli normalnie. Sadzi mydłem normalnie jeszcze. Dobra mydelniczka taka. Jak najbardziej jestem za taką mydelniczkę, to każdy by chciał mieć w swoim zestawie znalezisk. Co tutaj jest? Co za kubeczek ze smerfami? Taki kubeczek, takie króliczki, niesie kwiaty, a ona już normalnie czeka, zaraz wstanie i on już zadowolony jest. Bieli, gdzie to jest? Tu ten zestaw jest. Bieli, bieli. Coś tam, tam coś jest. Ty, niżej coś jest. To trzeba. Ty, fajna placka w ogóle szklana. Patrzcie, ludzicha. Ta jest sztosiwu. Henry Heineck. Niemiecka. Ty, ta jest. Jeszcze wyczyścić, to idealna taska. Trochę zakurzona, czy nie, ale. Idealna. Co oni wyrzucają te fasiołki, zobacz. Idealny rozkład zestawu. Co tu jest dalej? Ja bym to wziął. Jak to weźmiemy, to się wysypie. Wysypią się dalsze ciekawostki. Co tam jeszcze wyrzucili z tego depozytu kuchennego? Patrzcie, jaki koszyczek fajny. Koszyczek fajny? Komu się podoba koszyczek taki? Fajny koszyk nawet, powiem. Bieli. Bieli, bieli, bieli. Co tu mamy? Patrzcie. Depozyt kuchenny. O, to ładne jest, powiem. To jest ładna. Patrzcie, jak nowa. Fajna taka. Chromowana podstawka. Jak nowiutka. Podstawka taka, wiecie? Coś takiego. Ojejku, kurde, żebym w to nie wszedł. Jak najbardziej bieli. Mamy już czerwoną, chromową i takie znalezisko. Lecimy dalej. Co tu dalej będzie? Kieliszki czego są? Kieliszki żubrówki. Bieli? Co powiecie o tym bieli?
Patrz, ile kieliszków żubrówki. Raz, dwa, trzy, a tu też żubrówa. Kielichy żubrówy ładne. Kielichy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mamy sześć, powiedzmy ten. Ten nie wiadomo, co to jest. Wszystko. O! Słuchaj, jak myślicie, czy mocny taki? Nie, mocny, bolsa. Ty, bols robi, bolso jednak robi kieliszki, nic mu nie jest. Elegancki kierunek bolsa. Patrzcie, ile jest kieliszków. Skarb kieliszków, dosłownie. Tu takie szklanki wyrzucają. Bol, żubrowa, metaxa. Tu taki fajny, piękny. Lecimy dalej. Patrzcie, ile tego wyrzucają. Co jeszcze wam tutaj pokażę, co oni wyrzucili. Pełno tych kieliszków, bolsów, tych żubrówek. A te czego są? Nie wiem, te dwa nie wiem. Ale to dalej kolekcja leci. Kolekcja bolsa tym razem dalej. Także lecimy dalej. Ty, a co to jest? Co to jest za artefakt? Takie coś i takie coś. Ciekawa rzecz. Co to jest za artefakt? Jak myślicie? Bieli. Co jeszcze dalej? Kieliszki z bolsa. Patrzcie, szklanki z metaksy. Te szklanki z metaksy to są żubrówy cały czas. A te są z metaksy. Także spoko. Depozyt szklany, kieliszków. Ile tego jest? Lecimy dalej. Co tu jeszcze nam zaserwują? Więcej żubrówek. Także żubrówki się już nie mieszczą. Kieliszki od żubrówki się nam nie mieszczą. Co dalej? Do bolsa. Platinum, nie bieli. O, patrzcie, ładne, bieli. Ludzie, wy rozumiecie, co bieli, a nie? Rozumiecie? Wiecie, co bieli, a nie? Też wiecie. Patrzcie, jakie ładne. Bieli, nie? Piękne półmiski, dwa. Takie zielone. Oczywiście, że bieli. Lecimy dalej, co tu mamy? Wszystko. Taką szklaną miski dla psa. Stan nierdzenia, to nie chcę. Noga. Tu co mamy dalej z tej metaksy jeszcze? Metaksy zbieramy. Co tu jeszcze będzie? Taki z Zelmera, fajny. Fajny z Zelmera. Garniszcze fajne, kolekcjonerskie. Co jeszcze? No i nic więcej. A, jeszcze więcej kieliszków. Więcej kieliszków żubrówy. Patrzcie, cały skarb żubrówy. Ile tego jest wszystkiego? Ile wytrzyma? Ile łowimy? Ile wyrzucają? Wspaniałości na polskie pieniędzy, na polskie osiołki. I tutaj taka miejscóweczka, poprawia, chciałem poprawić po tych po prostu lodach, a tu patrzcie, co wyskoczyło. Dobra, w świetnym stanie tarka. Trzeba to wziąć w jakiś hasio, w to weźmiemy od razu. Gruby kaliber, prawda? Tu takie jakieś podstawki, nie wiem do czego, tu to jest tam rdzewno, czy co to może być, nie mam magnesu przy sobie. Tu też jakieś, nie wiem, czy co to jest. Powiedzcie mi, co oni tu wyrzucili na ten hasiok. Co oni wyrzucili?
No ale ja tutaj zabrałem jak zwykle. Rzeczy wam nie pokazuję, tyle rzeczy zgarniam się, że to głowa boli. Patrzcie, jest taka na przykład fajna zawieszka, cały wieszak. Elegancka. Elegancki stan. Spójrzcie sobie sami. Z drugiej strony stan i głowę, że tak powiem. To wyrzucili taką całą. Wieszak dobry. Cały wieszak piękny. Dobra, bieli wieszak. Bieli, słuchajcie, wyrzucili dobre do toalety wkłady. Wyrzucili całe pełne kogonity. Pełne kogonity. Nie będę tutaj wyciągał, ale patrzcie, pełne. Termin ważności jakiś jest. Nie ma. Gdzie ten kogonit? Może dwa kogonity takie też wyrzucili. Syte. Dwa kogonituchy. Finisze. Wszystko wyrzucają normalnie na potęgę. Do tych hasioków. Wszystko wyrzucają na potęgę. I patrzcie ile ubrań. Spodnie. Eleganckie spodnie. Wszystko nogaweczki, patrzcie. Świeżutkie. Wszystko ładne, oczywiście, że bieli spodnie, bieli bluzy to są normalnie, hajema, to dla mnie będzie taka fioletowa, fajna, z kapturkiem, elegancka, jak najbardziej jestem za tą bluzą, bieli tu następna bluza, patrzcie jaka fajna. Jak nowy stan, idealna nowa bluza. Haj, tu już patrzyłem wcześniej, to wam powiem, to jest ta, tak. H&M-u, patrzcie jaka fajna, jakie wzornictwo. Nowa, nic nie sprane, nic nie zniszczone. Nowe bluzy, bieli, nowe. Patrzcie, nawet z metkami PLN to 12 zł kosztowało takie, że tak powiem, shorty w Pepco, prawda? Także bieli shorty z Pepco nowe. Bieli, o patrzcie, jeansy nowe na drugą stronę, od drugiej strony są idealne rzeźki stan. Jak najbardziej nogawki, sprawdźmy nogawki igła, nogaweczki igiełka, tu druga nogaweczka igiełka, patrzcie jakie jeansy nowe, jeszcze nawet nikt się nie rozłożył, bieli, jak najbardziej bieli jeansy, bieli latarkę i to wszystko, nie? I lecimy z tym kartonem normalnie, bieli wszystko. Bieli. A to zostawiamy. Bieli.